Witam w kolejnym odcinku z Back to Hellfire. Myślę, że to brzmi w miarę okej. No dobra, zakończyliśmy ostatni odcinek po przejściu pierwszego poziomu lochów i mieliśmy zrobić pierwszy quest, czyli zadanie na zatrute źródło, które jest, przynajmniej powinno być, odpowiednikiem siedliska zła. Wzbogaciliśmy się o nową lachę, która moim zdaniem jest kosmiczna. Powinna rozwiązać problemy z maną. Może tak być, że w ogóle już nie będę mikstur w ogóle używał. No chyba, że będziemy walczyć z pojedynczym jakimś bardzo ciężkim wrogiem, na przykład z Butcherem kiedyś. No to wiadomo, zanim go spompuję, to już manę pewnie wyczerpię i z tej cechy, z tego maeka raczej nic mi nie przyjdzie. Ale podczas regularnego grania ta cecha powinna naprawdę załatwiać wszystko, jeśli chodzi o manę. Problem jest jednak, dopiero teraz sobie o tym przypomniałem, że z tą laską nie mam sweep ataku. Nie mam sweep ataku, nie mam skilla, tak więc nie mam na co zużywać many, więc z tego zysku many na razie no nic mi po tej cesze tak naprawdę. Jednak nadal uważam, że ta laska jest lepsza od tej, gdyż ma o wiele większy damage. No 1 do 6, a 1 do 15, no różnica powinna być jednak. Przynajmniej w teorii. Jednak w praktyce nie sądzę, aby było inaczej. Mam też na Switchu łuk, o czym zapomniałem w poprzednim odcinku, tak więc postaram się, że tak powiem, naprawić błąd i chwilę, przynajmniej chwilę, postrzelać nim, zobaczyć, czy cokolwiek on będzie zadawał. Czy w nich jakiekolwiek ma... jakikolwiek sens ma strzelanie z łuku, bo właśnie, zapomniałem powiedzieć, kiedy grałem wojownikiem, to zdarzało mi się strzelać z łuku, gdyż bywali tacy wrogowie, do których nie mogłem się zbliżyć, bo zadawali tak duży damage, że padałem niemal od razu. Z takiego łuku byłem w stanie jakoś tam im zagrażać. Jak znalazłem jakiś lepszy łuk fajny, z fajnym damage'em. Nie ma tu ograniczenia klasowego, że jest tylko dla rogali, tak więc każda postać może z tego korzystać. Możliwe, że tutaj również mi się przyda łuk. Zwłaszcza jak miałbym do czynienia z jakimiś wrogami dystansowymi, którzy będą szybko uciekać albo będą nad jakimś terenem niedostępnym pieszo. No zobaczymy, ale dobra, nie przedłużajmy, idźmy dalej. Poison water supply. Kill all the monsters in the water supply. No, jest tak samo jak w siedlisku zła, jeśli chodzi o warunki zadania. Ale lokacja już widzę, że wygląda tak samo jak Diablo 1. Jest tak samo ułożona. Mamy tu fallen one'y. A, są one dość łatwe, więc... No, możemy sobie strzelać. Takie słabsze sztuki, nie ma problemu. Chociaż z lachy będę to pewnie szybciej eliminował. Tutaj pewnie będą flash klany. O właśnie, jeszcze strzelcy do tego. Właśnie ich miałem na myśli. Jednak warto sprawdzić, na ile oni będą uciekać przede mną w walce wręcz. O, mamy też kaplicę wytrzymałości. To jest kolejny łucznik. Ciekaw jestem, czy na ślepo bym go zdjął. A, coś blokuje. Nie, nie zrobię tego. Nie widział mnie, to ja jego też nie mogłem widzieć. Ale obrażenia są na tyle dobre, że chyba mogę sobie faktycznie z tym łukiem. Mogę się tym łukiem trochę pobawić. O, level jeszcze wpadł. Hej, co dawać? Dalej tą żywotność, czy może jednak dex? Albo siłę? Dam jeszcze tą żywotność. Bo cały czas boję się, że tego życia mogę bardzo potrzebować. Wytrzymałość. Kaplica wytrzymałości. Fajna sprawa, jednak tutaj akurat nam się aż tak nie przyda. Ten kształt jednak trochę jest inny niż w Diablo 1. Tutaj powinien być zakręt. Powinna być jakaś droga do góry. Ej, nie ma, tak więc chyba została ta lokacja trochę uproszczona. O, tutaj na przykład. Łucznik za lawą. Musiałbym iść naokoło, aby go dorwać wręcz z lachy. A tak, zestrzelę go sobie.
Fajna sprawa. O, jeszcze jeden jest. Tutaj jakby co, nie ma komendy pliers. Można oczywiście na czacie wpisać sobie pliers. Pojawi się tekst, że pliers set to. Aczkolwiek nie działa, jeżeli chcielibyśmy podnieść poziom. Potrzeby pliers 8, no to będzie pliers set to 1 cały czas. Tak więc, no niestety, nie ma tutaj możliwości takiej żonglerki. W ogóle szczerze mówiąc nie pamiętam już, w której wersji Diablo pojawiła się ta komenda. Czy w zwykłym D2 lodzie 1.10 było już to, czy to pojawiło się dopiero później? Powiem szczerze, że nie wiem. Dobra, zostały dwa moby. Ta lokacja była wiele prostsza niż przypuszczałem. Wręcz banalna nawet bym rzekł. Nie było tylu flash klanów. Powinno być. W ogóle to nie były flash klany, tylko moon klany, znaczy klan księżyca, tak jak Diablo 2. W związku z tym aż zastanawiałem się nad tym, czy wykorzystano grafiki kozioludów właśnie z Diablo 2 czy z jedynki. Wykorzystano z jedynki. Uważam, że to dobrze, bo te kozłoludy z Diablo 2 to szczerze mówiąc gorzej wypadają od tych Diablo 1-kowych. Diablo 1-kowe były jednak bardziej takie creepy, że tak powiem. Były bardziej takie rosłe, że tak powiem. Ich dźwięki też były bardziej, że tak powiem, gwałtowne, bardziej takie głośne. Po prostu większy fear factor wzbudzały niż w Diablo 2. To jest oczywiście tylko moje zdanie, ale myślę, że i tak są osoby, które mogłyby się ze mną tutaj zgodzić. O, tutaj widzę, mamy eteryczny przedmiot. No przyznam, jest to dla mnie niecodzienny widok, widzieć Diablo 1-kowy item w wersji eterycznej. Ale spoko. Ile to zadaje? Tak, 1.19, ale mało wytrzymałości, to by się zaraz zepsuło, więc chyba nie ma sensu nawet na chwilę tego zakładać. Chociaż w sumie można by to zostawić ewentualnie na jakieś cięższe sztuki. Przynajmniej do czasu, aż nie znajdziemy czegoś lepszego. Pójdziemy sobie dalej. Odbierzemy nagrodę za zadanie później. Właśnie ciekaw jestem, jaka to była nagroda za to pierwsze zadanie, gdyż tak jak powiedziałem, nie dostajemy skilli co level, uczymy się ich z ksiąg. W związku z tym questy, które normalnie dawały reward w postaci skilla, no już go nie dają. Ale powinno być coś innego, coś w zamian. Mamy tutaj jakichś czempionów. Hunter's Bow. Ula la la la, to jest duch. Strasznie dużo życia ma. Nie tylko życia, ale bardziej chyba odporności. Żałuję, że nie mam Holy Volta. Oj, boję się, że mogę mieć z nim problem. Dużo zadaje, spowalnia mnie. A ja mu zadaję jakieś grosze. Wobec tej etnicznej lachy. Słup byłby dobry na niego na pewno też, ale ale te obrażenia byłyby po prostu rachityczne. No proszę, jedna krótka walka z jednym mobem i już durability 9 na 11. No właśnie, o tym mówiłem, to by się zaraz zepsuło. Tak więc lepiej zostawić to sobie na jakieś takie wyjątkowe sytuacje. O, amulet, pierwszy amulet. Dobrze. Jak na standardy Diablo 1 to byłoby coś, znaleźć amulet tak szybko. Tu w Diablo 2 może to nie jest nic wielkiego, ale w sumie to nie jest do końca zwykłe Diablo 2, więc takie pół na pół, nie wiadomo co. Na razie na spokojnie. Pójdę może najpierw tam. Mogłaby już w sumie jakaś książka polecieć. Te książki pamiętam, że całkiem fajnie tutaj leciały.
kościółku. Jeszcze więcej ich było w katakumbach, z tego co pamiętam. Ale póki co mamy pecha. Zresztą jak wojownikiem grałem pierwszy raz, chyba było tak samo. Też zanim natknąłem się na pierwszą księgę, to trochę czasu minęło. Więc zanim będę mógł korzystać z jakichś umiejętności, obawiam się, że jeszcze trochę minie czasu. Muszę na razie lecieć właśnie tak na surowo. Ten amulet mogę sobie sprawdzić. Amulet of the Witch. Increase maximum mana. Ciekawe, takiej cechy nie było w Diablo 2. Maksymalna mana. O, 7 many, nic wielkiego. W jakichś późniejszych fazach gry, kiedy już postać ma tej many więcej, to byłoby to więcej warte, ale... Teraz... specjalnego. Znowu jakiś Hunter's Bow, uszkodzony. Zobaczymy, na razie zbieram wszystko jak leci. Ale możliwe, że jak już się ekwipunek zapełni, to zacznę coś wyrzucać na glebę, bo też nie chciałbym za często do miasta latać. Dobrze byłoby zrobić coś takiego, że przechodziłbym cały poziom i dopiero po zbadaniu poziomu szedł do miasta i po takiej wizycie w mieście kończył odcinek. To byłby całkiem fajny schemat, uważam. Zobaczymy, czy to się sprawdzi. Jak długo będę w stanie tak robić. Miejsca mam oczywiście o wiele więcej, niż na to wygląda. Oczywiście wypróżnianie się z tego będzie trochę upierdliwe, ale to nic. Na razie jest, powiedziałbym, aż za łatwo. Jestem aż zaskoczony. Ale nie ma co się za bardzo rozluźniać, bo ten mod, pamiętam, że potrafił być bardzo nieprzewidywalny. Wydawało się, że jest znośnie, że jest super, przyjemnie, aż tu nagle, stąd ni zowąd, przychodził taki moment, w którym natykałem się na coś, co niemalże całkowicie potrafiło mnie zatrzymać i wyprowadzić z równowagi. Coś, czego nawet nie byłem w stanie przejść. Zdarzały się takie sytuacje. Zobaczymy, jak będzie przy okazji grania tym razem, tą postacią. Coś tu jest. Ja jeszcze pójdę tędy. Wydaje mi się, że tu będzie jakiś ślepy zaułek. Oczywiście mogę się mylić. Tu będzie zakręt i dalsza droga na dół. O, i pak championów, standard. No, zadaję trochę. Chyba dobrze, że po żywotność na razie idę. Aczkolwiek przyjdzie czas, że te moje statystyki, ta moja zbroja, no, przestanie domagać. Będzie trzeba założyć coś cięższego i się wtedy nagle może okazać, że będzie mi tych statystyk bardzo dużo brakować. Będę miał problem. Wydaje mi się, że wszystkie klasy postaci korzystają z tych samych elementów opancerzenia. Z drugiej jednak strony nie przypominam sobie, żeby wymagały one jakoś bardzo dużo wartości siły czy dexa. Nie wiem oczywiście, jak z bronią, z tymi jego kosturami. Sprawdzę to może później, ale to poza nagrywaniem.
szczerze mówiąc, chciałbym się jednak natknąć na jakąkolwiek broń, na przykład, dla mnicha, która jednak będzie wymagała coś siły i deksa, bo wtedy nie miałbym już wątpliwości co do tego, że trzeba te statystyki dawać. A nie robiło się to z reguły tylko pod itemy. Dobra, jeden oczywiście te statystyki miały większe znaczenie. Na ile tutaj wzięto rozwiązania z Diablo 1, trudno stwierdzić. Żal byłoby pakować siłę w Dexa, jeśli miałoby się okazać, że statystyki są potrzebne głównie pod przedmioty. Byłoby szkoda popełniać błędy, bo tutaj nie ma raczej możliwości resetu. Przynajmniej nie przypominam sobie, aby takowa istniała. To jest takie granie w ciemno trochę. Szarfa lepsza, założymy sobie ją. Oho, widzę, jest waypoint. No tak, faktycznie, na drugim poziomie był punkt nawigacyjny. Możemy go już sobie odblokować. No i mamy odblokowane. Gdzieś pewnie jest wejście na trzeci poziom. Strasznie dużo śmieci. Jak widać, bronie wojownika wymagały całkiem sporo. Tutaj na przykład siła Dex. Więc grając wojem nie miałem wątpliwości co do tego, że muszę o wszystkie staty dbać. Tutaj póki co wciąż jeszcze nie wiem, jakie będą następne bronie. Wciąż mam tylko jedną. Więc naprawdę nie wiem, co będzie z następnymi. A powinny coś wymagać, uważam. Więc te kilka punktów na pewno sobie damy. Tego deksa i siłę. Tego nie mam wątpliwości. Dobra, na razie się tutaj ogarnijmy, bo jest duży. Wow, what can I do for you? Jest niestety bajzel niesamowity. Mało to wszystko warte, niestety. No proszę, readiness. 600 golda warte. Całkiem sporo, jak na taką mizerną premię. Może być. List sort bez niczego, 12, no to słabe akurat. Tego nawet nie komentuję. Klucze mają standardowy limit. Stury na razie zostawiam. Chociaż trochę już mi tego miejsca zawalają. Chyba, że część z nich wywalę do skrytki. Wolałbym tak pochopnie ich nie wywalać, bo mogą się przydać. Tutaj, plus 10 siła, minus 5 dex, 200 gold. Okej. Szału nie ma. Prymitywny myśliwski łuk. Uszkodzony myśliwski łuk. Low quality, czyli niskiej jakości. Strasznie dużo takich rzeczy leci. Za dużo. Wspominam, że to nawet nie jest dla mojej postaci. Chociaż jakbym chciał podtrzymywać tutaj tą tendencję do trzymania broni dystansowej na Switchu, no to już sama ta kwestia
wymusza na mnie to, aby tego Dexa chociaż pompować w punkty. Tak więc myślę sobie, że przy okazji następnego poziomu dam jednak tą zręczność dla odmiany. Raz albo dwa razy, zobaczymy jeszcze. Wskoczyło tu coś fajnego. O, to jest fajne. Stardy Gilded Armor of Health. Fajny armor. Jakaś tam redukcja obrażeń. A cena jak najbardziej znośna. Wezmę sobie to. To wywalę, niepotrzebne. Żadnych rękawic jeszcze nie mam. Ale sensu chyba kupować. Czapki też nie ma sensu. No dobra. Tej broni żadnych nie było. Okej. Okay. Idziemy sobie do Adli. Czy tu można było z shiftem przenosić? Można. Dobra. I sense a soul in search of answers. A no tak, nagroda za pierwsze zadanie. Właśnie, co to będzie? Zobaczmy. You have cleansed our water supply. You've earned my trust and may yet restore my faith in the mine. Ona mi coś dała? Obawiam się, że nic. Obawiam się, że nic mi nie dała. Śmieszna sprawa. Zaraz się jeszcze temu przyjrzę. Może wezmę ten short staff z jednym slotem. Można by go spożytkować, na przykład czaszkę wsadzić i miałbym life leecha. Byłaby jakaś przyteczna cecha, bo na razie z tego majaka nie korzystam. Nie wiem, czy to nie jest przesada, że się jeszcze z tym wstrzymam. 102% life leecha to tyle co nic. Mam jeszcze opcję ze skutecznością ataku. Też do rozważenia. Czy faktycznie chyba nic nie dostałem, ale jaja. Byłem pewien, że ona coś za to daje. Zobaczmy, czy fontanna wygląda inaczej. Nie. Czyli już się, że tak powiem. Welcome to the Tavern of the Rising Sun. Nie przejmowali się, że tak powiem, i grafikami tutaj. Trudno powiedzieć, jaka była nagroda za to zadanie. Możliwe, że było to coś symbolicznego, tak jak na przykład Atma z Aradamenta mówi nam o nagrodzie polegającej na tym, że ceny u kupców będę miał lepsze, że niby z nimi rozmawiała, bla bla bla, że są wdzięczni i tak dalej. Tylko nie wiem, czy to aby na pewno... W sumie mogłem sprawdzić ceny, jakie były przedtem. Na przykład zwój identyfikacji kupiłem teraz za 80. Możliwe, że wcześniej kosztował mniej. To znaczy więcej, czyli 100 złota. To już byłaby jakaś nagroda. Wiadomo, że gracze woleliby pewnie coś bardziej bezpośredniego, na przykład jakieś statystyki, jakiś przedmiot albo właśnie umiejętność. Ale tutaj niestety nie ma tak dobrze. Dobra, nic tu nie zrobię. Coś Ogden chce. Chyba jednak to on nam zleci drugie zadanie. W takim razie... Bardzo rozumiem z tym Butcherem, o co chodzi. Bo ten nie cały czas tam leży, no właśnie. Chociaż już do nas nie krzyczy. Dobra, zobaczmy tego Ogdena. Master, please help me. There is a little demon called Snotspear, who has been stealing from our food supplies. Sometimes he even steals weapons and gold from us. Last time he came, he stole the sign of my tavern too. Please get rid of him. I will reward you in exchange.
A, dobra, już pamiętam. To nie Butcher jest drugim zadaniem. To nie Butcher jest drugim zadaniem. Butcher jest chyba trzecim zadaniem. Tak mi się coś wydaje. Ale to jeszcze, powiedzmy, sprawa przyszłościowa. Nie będę na razie tutaj gdybał nad tym. Drugie zadanie mamy na Snotspilla. Smarkoleja, jak zwał, tak zwał. Jest to taki mały demon. Mały upadlak z Diablo 1, oczywiście z questu na tawernę. Tutaj jest jakby zamiast orlicy. On jest gdzieś w katakumbach, tak więc jeszcze daleko. Nie ma sobie na razie tutaj co zaprzątać głowy nim. Z tego co pamiętam, on chyba korzystał z grafiki upadłego z Diablo 2, więc wyglądał na tle tych jedynkowych Fallen One'ów na dość takiego, no, masywnego. Takiego krzepkiego. No dobra, udupimy go sobie. On będzie chyba na jakimś podpoziomie, z tego co pamiętam. Albo w jakimś pomieszczeniu, w jakimś pokoju, coś jak Butcher. Wydaje mi się, że on może fajne przedmioty rzucać. Chociaż co Ogden nam da za to? Wydaje mi się właśnie, że nagrodą za to zadanie będzie to, co za krwawą orlicę w Diablo 2, czyli zapewne dostaniemy najemnika. No i fajnie, no i fajnie. Dobra, myślę, że jeszcze jest trochę czasu. Idziemy sobie na trzeci poziom. Na tym trzecim poziomie zapewne nie będzie nic specjalnego, tak więc możliwe, że obrobię go szybko, tak jak ten drugi. Przyznam szczerze, że jestem zaskoczony, że udało się to tak szybko zrobić. Może się uda coś fajnego znaleźć. Otwory na razie takie same. Szmaragd. Okej. Szmaragdu jeszcze żadnego nie mam, chociaż sądzę, abym miał z niego skorzystać. Wydaje mi się, że gemy wciąż mają tą samą wartość, co miały. Oho, podżynacze, lepsi uparli. Pierwszy boss pack, tak swoją drogą. Dobra, zaraz tam pójdę, ale najpierw sobie dobiję level na czymś łatwiejszym. Mi się wydaje, że gemy wciąż są tak tyle samo warte, co oryginalnie były, więc będę sobie trzymał właśnie charakterze zapasowego złota. Gdyby mi kiedyś miało go zabraknąć, to będę sobie właśnie te kamienie utylizował. Oho, mamy tu jakiś krąg. Krąg chyba nic nie znaczy, aczkolwiek mam pewne podejrzenie odnośnie tego, że jest tutaj pewien sekret. Nie mówiłem o tym jeszcze w ogóle, ale w tym modzie jest parę questów pobocznych. Zresztą podobnie jest w Diablo 1, na przykład z questem na komnatę kości. To na questem tak naprawdę pobocznym. I tutaj właśnie jest parę takich questów. Komnata kości jest jednym z nich. Ale jest też quest Halls of the Blind na salę ślepców. Jest to quest z Diablo 1. Regularny quest. Jednak tutaj jest on trochę w innym charakterze. W charakterze sekretu. I ciekawa sprawa, bo na oficjalnej stronie tego moda w zakładce zadania, poboczne zadania, jest właśnie spis tych pobocznych questów i są tam takie jakby receptury, a raczej instrukcje związane z tym, jak uzyskać do nich dostęp, gdyż nie każde z tych side questów są, że tak powiem, otwarty dostęp do nich. Niektóre z nich są ukryte i trzeba wiedzieć, jak je odblokować. I niektóre z nich wymagają jakichś dziwnych rzeczy. I to jest ciekawa sprawa. Były 4 questy, i każdy z tych questów miał... było wspomniane o tym, jak uzyskać do niego dostęp. Ale był jeden quest, właśnie Halls of the Blind, przy którym nie było tej wskazówki. Po prostu nie było. Było tylko napisane It's a secret, find it by yourselves. Czyli znajdźcie, że tak powiem, sami sposób na to, jak je otworzyć.
I była jeszcze w nawiasie dodane lub posłuchaj bełkotu Parnama. No i wydawać by się mogło, że to żadna podpowiedź. Ale jakiś czas temu, jak robiłem testy związane właśnie z tym, czy ostatecznie nagrywać tą serię z tego moda, czy nie, natknąłem się na taką jedną plotkę u niego, która mnie zaintrygowała, w której właśnie mówił o tym, że gdzieś w podziemiach jest krąg i że wypada, żeby przy tym kręgu stworzyć portal. Coś mi mówi, że to mowa właśnie o tym kręgu. I z tym portalem, że właśnie to jest mowa o tym zadaniu. Że to jest właśnie ten sekret. Takie mam podejrzenie oczywiście, bo nie wiem, czy to o to chodzi. Jeśli nie o to chodzi, to powiem szczerze, że nie mam pojęcia. Nie mam pojęcia, gdzie szukać. Oho, nowy wróg. A, to są te czarciki. One się śmiesznie zachowują, bo zawsze się teleportują i to w taki sposób bardzo dziwaczny, że może je przenieść nawet poza ścianę. Tak jak się teraz chyba stało. Chociaż równie dobrze mogłem go też zabić. Niestety, ale te animacje są tak dziwne, że czasami nie wiadomo, co się dzieje. O, te buty mógłbym założyć tak trochę. O, przewaliło go gdzieś tam. Mamy short staff magiczny, pierwsza lacha magiczna. Niestety chyba nie mam zwoju. Ale i tak zapewne nie ma tam nic ciekawego, może nawet jakiś penalt jest. Więc może lepiej tego nie identyfikować. No właśnie, teleportował się i zginął. O! Więc śmieszna sprawa. Wydaje ci się, że ci uciekł, a jednak... I zginął. Tego wywaliło tutaj, zginął. Wydaje mi się, że one nie rzucają przedmiotów, tak jak Diablo 1, więc... ma raczej obaw, że przegapię jakiś przedmiot. Dobra, miałem chyba w Dexa dać. Co on tu ma? Teleportację. Oczywiście bossy są losowe. Jak Diablo 2 było. Czapka niebieska. Zobaczymy, nie mam jeszcze żadnej niebieskiej czapki, więc... też może będzie jakiś tam przełom, zobaczymy. Zwój portalu. Wolałbym zwój identyfikacji. Złoto. Strzały. Czy sam śmietnik, co? Magiczne przedmioty pewnie w części nie będą wiele lepsze od tych prymitywnych, zwykłych przedmiotów. Ale czasami, co myślę, udało mi się już wcześniej pokazać, jest szansa na to, że się trafią jakieś cechy magiczne, które jednak powodują większy wzrost wartości przedmiotu. Więc na razie będę ryzykował chyba, identyfikował wszystko jak leci, póki mnie na to stać. Ale jak zaczną się z czymś problemy większe, to wtedy będziemy próbowali coś zmieniać. No właśnie, znowu się postać zmęczyła trochę. Na wszelki wypadek zapamiętam to sobie, że ten krąg jest właśnie na poziomie trzecim. Możliwe, że już więcej takich miejsc nie będzie. Jestem przeciążony. A, tu by ten bosspak, co on ma? Widmowe uderzenie. Okej, Blizzarda pewnie. O, ładny eksport. Bardzo ładny. Fajnie, że mnie nie atakują, tylko się tak rozpraszają. Ale to w końcu zwykłe chochliki, więc czego tu się po nich spodziewać?
Nie uniosę już nic więcej. Sword magiczny. No niestety, ale mam już takie przyzwyczajenie z Diablo 2, że te katary zabójczyń są nic nie warte. Jestem przeciążony. No ale dobra, zobaczymy. Czy ta tendencja się utrzyma? Dam im szansę, że tak powiem. Może coś zaskoczy. Dobra, teraz tym się zajmę. Okej. Chyba już miejsca nie mam. Muszę coś wywalić. Na tym czy wypalę. Same szóstki, ale mogę tak zrobić i tak. Będzie miejsce. Nie uniosę już nic więcej. Jestem przeciążony. Ale strzały tam zostawię. Jakiś fireball widzę. No i ten zwój identyfikacji. Mógłbym sprawdzić tą laskę. Ale najpierw sprawię się z tą bandą. Oczywiście wiele sobą nie prezentują. Przypomina to zakończenie tej ścieżki. Gdzie miejsce w więzieniu. Być pomiot czeluści, ale tutaj go nie ma na szczęście. Tego typu demony pewnie będą o wiele później. A, tutaj się zjajałem. Jak widać, mimo tego, że dałem trochę w tą żywotność, to jednak ta wytrzymałość naprawdę bardzo szybko spada. Wiele szybciej niż w oryginale. Co dopiero jakbym miał biegać w jakiejś cięższej zbroi, ja nie wiem jak to wyglądało. O! Gem Shrine. Kica klejnotów. Fajnie, ulepszę sobie kamyk. Tylko nie wiem, który. Który mi się najbardziej może przydać. Czy w ogóle. Tak na wartość patrząc, to chyba czaszka. Czaszkę najlepiej byłoby ulepszyć. Aby się selnęła za najwięcej kasy. Podejrzewam. Szkielety jednak pozostały te Diablo dwójkowe. Złoludy były Diablo jedynkowe, Palenwany Diablo jedynkowe, ale zombiaki szkielety jednak zostały z Diablo 2. Dobra, wywalę jakieś kamienie. Zostawię tylko tą czachę. No i mamy Flout Skulla. Cudowny klejn, cudowny, cudowny. Było 2-1, teraz jest 2-2. A, chodzi o moc, specjalnie się nie podniosła. Ta
tam mamy? Czempiony. No, w takich pokojach zawsze jacyś czempioni byli. Która odtajania. No, jestem, czy daje bonusową odporność na zimno przez pewien czas. To trzeba sprawdzić. Czy działa to w ten sposób, czy jednak nie ma tego efektu. I co, wiele mi nie robią. No dobra. Dobra, damy jeszcze raz tego deksa. Ale widzę, że co wyciągam chyba progowe wartości. Tak więc chyba wrócę do dawania w żywotność. Nie unoszę już nic więcej. A jednak ta żywotność myślę, że jest ważniejsza. Że to jedno chyba tutaj się nie zmieniło. To jakiś pierścień wyleciał, nawet nie wiem kiedy. Być może to jednak była nagroda od Adrii? Czy już nie pamiętam. Ślepy już jestem. No nieważne. Dobra, tutaj mamy czwarty poziom lochów. To będzie ostatni poziom lochów. Wydaje mi się, że Butcher był właśnie tam. Bo w takim razie... Od którym on był... Questem, bo to na pewno jest jakiś quest. Trzeci albo czwarty, nie jestem pewien. Ale Butcher może być w każdym razie trochę upierdliwy do zabicia. Pamiętam, był bardzo silny i wytrzymały jednocześnie, więc na niego będę potrzebował sporo mikstur. Można powiedzieć, że te mikstury teraz jak z... Oho! Można powiedzieć, że te mikstury, które teraz zbieram, tak z zapasem, to właśnie z myślą o rzeźniku trochę. Chociaż zapewne i tak go rozwalę szybciej niż przypuszczam. Dobra, niby fajna sprawa, na to czekałem, bo poleciała księga, pierwsza księga. Tak jak mówiłem, to z ksiąg są umiejętności. Tylko że nie ma zbyt wielkich szans na to, że ta księga jest dla mnie. Równie dobrze może być to skill dla wojownika, dla barbarzyńcy, dla barda, dla kogokolwiek. A żeby uzyskać księgę dla swojej postaci, musiałbym spiksować w torbie dwie księgi. Dwie księgi dla nie mojej postaci, jakiejś innej postaci. No to jak to jest jedna księga dla jakiejś obcej postaci, no to niestety nic mi po niej. Potrzebowałbym jeszcze jednej. Dopiero wtedy mógłbym uzyskać księgę dla siebie. Tak czy inaczej, fajnie, że poleciała. Teraz zobaczymy w ogóle, co to jest. Sprawdzę tą miksturę odtajania. Czy ona daje res? Daje res. Fajnie. Dobrze wiedzieć. No i co? Ten level mamy czysty. Pójdę sobie przed wejście na czwórkę i otworzę portal. Ogarniemy się trochę. Jest co robić. Wow, what can I do for you? No niedużą ma wartość ta księga. Trzeba uważać, żeby jej przypadkiem nie sprzedać. Bo ksiąg niestety nie można kupować. Można je tylko znajdować. Więc obawiam się, że jakbym sprzedał taką księgę, to ona nigdzie tutaj by się nie ostała. W każdym razie wolę tego nie sprawdzać, nie ryzykować, bo to jest zbyt ważna, zbyt cenna rzecz. Wiadomo, jak skille są ważne, nieważne tak naprawdę w jakiej grze. O jakiej grze mowa. Dobra, jak z tą wartością tych gemów, bo zapomniałem sprawdzić. No standard, tak jak myślałem. 1500 za taką czachę, za nadkruszoną było tylko 500, więc o 1000 więcej teraz jest warta. Taki gem, jakbym upgrade'ował, kosztowałby 750, czyli o 500 więcej, czyli dwa razy mniej, można powiedzieć, by zyskało na wartości. Tak więc jak już coś ulepszać, to chyba te czaszki.
Chyba, że potrzebujemy jakiegoś konkretnego gemu do życia itemie, no to wtedy wiadomo. Na sprawa, ale jeżeli myślimy tylko o gemach w kontekście ich sprzedaży, dostać kasę, no to... To inna sprawa w ogóle. To czachy najlepiej lepszać bez dyskusji. Dobra, co my tu mamy w ogóle za rzeczy? Mógłbym coś kupić, bo to tanie rzeczy są, a jakoś póki co nic lepszego nie znalazłem. Przed maksimum stamina 3 life. Szarpnął się. Tu jest co prawda więcej defa, ale defa i tak mam dużo. Zresztą myślę o ulepszeniu czapki. Tylko moment, miałem tu jakąś czapkę chyba. No właśnie, wypada ją najpierw sprawdzić. Się nie okazało, że mam tu coś lepszego. Pasów nie miałem żadnych tak czy inaczej, więc żadna strata. Dobra, muszę to jeszcze zidentyfikować. Fireball plus 1, ale wartość znikoma w wymiennym wypadku, jak widzę. No trudno. Dobra, na razie te rzeczy do identyfikacji wezmę tutaj. Wyjmuję te niemagiczne. Zostają chyba już tylko do identyfikacji jakieś klamoty. Identyfikację trochę zabulę. Niezły defens ma ten cape. 39. A, short staff jeszcze jest. Czapka, tarcza, szpon i księga. Najlepsze sobie zostawimy na koniec. I sense a soul in search of answers. Enhanced damage i life leech. No proszę. Takie coś mógłbym założyć. Na ten moment nie mam żadnych skilli, więc majek kompletnie bezużyteczny. A tu trochę obrażeń, no i ten life leech fajny. Może być. Szpon, tragedia. To w sumie też. O Boże, jeszcze gorzej. No i ta czapka, co my tu mamy? Aha, dobra, na sen. Żadne nowe stafy nie wskakują. Możliwe, że w ogóle nie wskoczą. Ale wierzyć mi się nie chce, że nich cały czas będzie musiał bazować na jednym i tym samym stafie, no. Nie sądzę, że tak miał wyglądać. Byłby jakiś absurd, moim zdaniem. Dobra, zobaczmy tą książkę. Book of Skill plus 1 to Grimhoop. No niestety, to jest dla Blood Wizarda. Tak więc na razie musi to zaczekać. Jak znajdę jeszcze jedną księgę, jakąkolwiek inną, to się wtedy połączy i powstanie jakaś księga dla mnie. No dobra, tu chyba skończyłem. Tych stafów już się nazbierało. Właściwie mógłbym coś sprzedać stąd, ale... Zaczekam z tym jeszcze. Póki mam miejsce, to nie chcę zbyt pochopnie postępować. Już tych mikstur many trochę mógłbym zostawić na razie, bo tak z nich nie korzystam. Te oleje w zasadzie też, ale z nich można by zostawić. Coś w tym stylu. Jest porządek.
Kasy, jak widać, mam mało. Całe 5000. Szału nie ma. Mógłbym w sumie naprawić jeszcze... Ma chyba sensu. Może do Wirta zajrzę jeszcze, bo ciekaw jestem, jakie on tam przedmioty ma. Ma coś lepszego, czy raczej... To co zawsze, czyli nic. Rękawice w sumie fajne. 6 defa. Nie mam żadnych, więc... Mogą być. Reszta raczej... Nieistotna. Z broni niestety nic dla mnie nie ma. Te klucze ma. Ale kluczy mi nie brakuje. Jak wygląda hazard? Bo w sumie o tym nie powiedziałem. Itemy w hazardzie standardowo są strasznie drogie. Wydaje mi się, że nawet chyba droższe niż... Niektóre z nich są nawet droższe niż w oryginale. Na przykład taka pałka. Nie wiem, czego ona jest odpowiednikiem, ale... I tak wydaje mi się, że jej cena jest po prostu kosmiczna, a... To, co możemy uzyskać... poprzez kupienie takiego właśnie randoma, no to naprawdę... To mogą być rzeczy porównywalne do tego, które znajdujemy w podziemiach. Przynajmniej ja nie pamiętam, żebym natknął się w tym hazardzie na coś kosmicznego. Można bardzo szybko się z kasy wypłukać. Kupując coś tutaj. Generalnie w sumie nie stać na to postać, bo nie dość, że golda jest mniej, to jeszcze te ceny są takie wysokie. I to, co możemy dostać na wyjściu, to może być jakiś bubel. Szanse na coś dobrego są, wydaje mi się, zbyt małe, aby ryzykować. Tak więc ja gamblem raczej nie będę sobie zaprzątał głowy. Nawet jak uzbiera mi się już tego golda, nie wiem, z 50 tysięcy do 100, raczej nie będę tutaj zaglądał. Nie wiem, musiałaby być jakaś wyjątkowa sytuacja, musiałbym czegoś potrzebować jak nigdy. Sprawdzę jeszcze te plotki Farnama, bo ciekaw jestem, może trafię właśnie na to, o której wspominałem. And now you got your own ideas, and I know you're not gonna believe this, but that weapon you got there, it just ain't no good against those big brutes. Oh, I don't care what Griswold says, can't make anything like they used in old days. A nie, to jest zwykła plotka. Coś tam o moim sprzęcie gadał. Nieważne. No dobra. Wrócę do podziemi i chyba na tym skończę odcinek. Tak więc fajna sprawa, udało się w tym odcinku przejść dwa poziomy lochów. I udało się też zrobić jedno zadanie, aczkolwiek nagroda za nie chyba była iluzoryczna, jeśli w ogóle jakaś była. Albo ja czegoś nie zauważyłem, no nieważne. W następnym odcinku zrobimy kolejny poziom lochów. Bardzo możliwe, że natkniemy się na rzeźnika, chociaż wolałbym nie uprzedzać faktów, ale no zobaczymy, jak to będzie. Zobaczymy. O, już wszedłem, dobra. Ale i tak, nic już tutaj nie robię. Zapraszam oczywiście na kolejne odcinki. Niebawem się na pewno pojawią. A na razie żegnam się i do następnego. Cześć!